Kartaginem będzie bardzo fajnie się bić, chociaż ona ma dwa razy więcej wojska niż ja. No wiecie, jak to jest. Nie zawsze liczy się ilość, liczy się ilość. No, dokładnie. Siema, siema, unboxing kebaba. No to powiedz, co uważasz o tym lokalu. W sumie nie mów, bo będzie gówniane audio, po prostu się uśmiechaj. Hej, 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 ziomeczki, z tej strony wasi ulubieni youtuberowie Sir Franks i Faramirek. I dzisiaj będziemy oceniali wszystkie kebaby w Środzie Wielkopolskiej. Dokładnie, kebaby będą oceniane pod paroma względami, pod względami lokalu, pod względami tego, czy jest gniazdko, czy nie ma gniazdka, od oczywiście do ładowania telefonu, czy kradnięcia prądu. Pod względem tortilli, mięsa i surówek. Jeszcze kebaba złotówek, czyli ile dostajemy kebaba za jedną złotówkę. Tak. Ile gram kebaba? No dokładnie. No. To jest kontynuacja filmiku o wszystkich rodzajach Środzie Wielkopolskiej, chyba to powiedziałeś? Tak, który możecie zobaczyć u mnie na kanale. Nie, czekaj, to jest tak, czy tam. Udało mi się ustawić, żeby GoPro nagrywało zamiast jednego zdjęcia. Na pewno? Tak. Dobrze, mamy w takim razie wagę kuchenną. Włączamy on. A czemu nie ona? No... Jak jest waga, ta waga. No, ale on to jest przycisk, tak? Ten przycisk. No ona też może być przycisk. Dobrze. Jest takie coś jak tara. No dobrze, no wiem. Jest, dobrze. Myślałam, że nic nie klikamy tarę. Dobra, to ja wyjmę nóż. Okej. Będzie nagrane, że musimy już. Musisz powiedzieć głośno, ile gramów jest. 461. Za... Weź tą kamerę dajmy. Czy dodajemy dodatkowe... kamerę. Zrobimy dodatkowe punkty za 420 gramów? Tak. Mamy nóż. Jak wiemy, z online nóż to nie jest dobre połączenie. Dlatego mi go dali. Ej, to się nagrywa dalej do tego dźwięku, to dobrze. Ja mogę pociąć. Tak, tylko nie nawadzę. To weź to z nami. Dobra. Nie, jest algorytm na trzy osoby, żeby było bardzo sprawiedliwe. A. Że ty kroisz raz, on kroi raz, ja wybieram, potem, ale potem zostaje na sam koniec jakiś taki gówno, którego nikt nie chce i potem trzeba się podzielić jeszcze raz, ale to potem wychodzi i to jest wszystko sprawiedliwe. Dobra. Ja wezmę ten kawałek. Nie wezmę ten. Nie! Nagrane jest. Wiesz, to Fradek... Trzeba będzie wytrzeć nóż. Jeszcze tu jest jakiś papier. O, dziura w stół, ocena lokalu. No, minus jeden już. Tak, to jest już niżej. Dobra. Dobrze. Dobra, możesz wyłączyć nagrywanie, nie będzie... Wyłączę, nie wiem, jak się wyłącza. No dobrze. No to mamy... przechodzimy do recenzji obiektywnej. Subiektywnej, ale ustandaryzowanej. Jak byśmy ocenili lokal w skali od 0 do 10? Jaką mamy skalę? Do 0 do 10. Do 10? Nie lepiej do 5? Do 10. Nie, ja nie umiem do 10. Do 10. Do 5. Do 10. Ja będę robił to powiedz jak do 5, ale pomnóż przez 2. No to do 5 za lokal bym dał... 3,5. No to 7. Ja moim zdaniem oceniam na solidne 6. Jak idziesz na kebaba, to po prostu bierzesz na wynos tyle, a nie jakiś... Sam lokal nie jest aż taki ważny. 0,75 na 1. Czyli 7,5. Tak. Dobrze. Jeśli chodzi o tortillę, to była dobrze przypieczona, była ciepła, nie rozpadała się i nie ma się... do czego przyczynić. To jest zwykła, normalna tortilla. Oceniam ja na 8. Ja z tortilli też 4/5 daję, dlatego że wiem, że są inne kebaby, gdzie jest znacznie gorsza. Jak dla mnie ta tortilla była bardzo dobra i rzeczywiście się nie rozpada, tak chyba powiedział, co jest chyba jakby... Nie łamie się. Główną zaletą tortilli i w sumie może nawet na takie 8,5. Dobrze. No to przejdziemy do mięsa. Mięso? Był kurczak i miała kawałek... Ja nie czułem mięsa, powiem szczerze, że jakby był... nie był dopieczony. Jakby charakterystyczne jest to w kebabie, że jak to się kręci, to jest w stanie się mieć dopieczone z każdej strony, a tutaj takie nie było i kawałki były też dosyć małe. W związku z czym mięsa dam 2,5/5. Bardzo słabo wyszło do mnie, także ja chyba dam takie 4,5/10. Dobrze, ja musiałem ręcznie wyjąć kawałek mięsa, żeby zobaczyć, czy to jest mięso. I
spróbowałem. No i było lekko doprawione, co jest minusem. Jak chcemy w kebabie, żeby mięso było mocno doprawione, żeby było je czuć, żeby była to satysfakcja z jedzenia. Tej satysfakcji tu jednak zabrakło. Więc ja ocenię na 3. Mięso jest dobrze. Ale przynajmniej nie jest za tłuste. No to dobra, 3,5. No. Gniazdka nie było. Tak, jeszcze surówki do cenienia. Ja surówkę oceniam, że bardzo dobra była, świeża, warzywa prosto pewnie z szwedzkich pól. I ja oceniam to na 9 na 10. Ja generalnie nie przepadam za surówką, więc wstępnie dam tej surówce jakieś też 3,5. Surówka nie była jakaś powalająca, ale była, no, była dobra, porządna, jakoś mi się było, że świeża, gryzło się, a nie jakieś, wiecie, gumowe, no, warzywa, także myślę, że dam takie 8 na 10. No i to wszystko do statystyk i... Teraz czas na Ramzes. To lecimy w drogę. Tak. Ramzes Kebab, jeden z najbardziej klasycznych kebabów w środzie wielkopolskiej. I właśnie oczekuję na zamówienie. Co ważne, nie było tu małej tortilli, była tortilla w jednym rozmiarze, co może wpłynąć na kebab gotówki. Może będzie więcej mięsa niż... Może. Dobrze, no to do zobaczenia na recenzji. Tak. Tare. No, to mięso wygląda przypieczone, no. I kładziemy kebaba. Jest. 386. Uuu, to te kebaba złotówki wyjdą gorzej. No, o wiele. Dobrze, wpisujemy i możemy przejść do obcego. Ale wygląda lepiej. Niestety, tu wstaw emotkę klauna, nie mamy nagranego footage'u z Ramzesa. Dlatego wstawię tu przekrój kebaba. A tu są nasze oceny. Przepraszamy za inconvenience. Dobra. Historia tego kebabu trochę jest taka, że jakieś 10 lat temu to była buda z kurczakami i co ciekawe, był błąd ortograficzny w nazwie tej... Netto. Tak. Do Polo pójdziemy przecież. Polo jest bardziej po drodze. Ale czy jest tańsze? Jest. Dobrze. Nazwa tego lokalu miała błąd ortograficzny i moja świetnej pamięci na przykład muzyki zgłosiła to do nich, czy to do jakiejś instytucji, która monitorowała i naprawili ten błąd ortograficzny, ale to za wiele nie zmieniło, ponieważ... Jaki to był błąd? Zamiast było chyba... E, a nie eł. Kurcze pieczone było, a nie eł. Eł, no tak. No właśnie. I potem chyba niedługo później zamknęli tą budę i powstał kebab Ramzes, który był jeden z najstarszych kebabów w Wschodzie Wielkopolskiej, jeden z najbardziej klasycznych. I co się okazuje, na razie z tych dwóch, których byliśmy najlepszy. Jesteśmy w Samir Kebab, najnowszym kebabem w Wschodzie Wielkopolskiej. Franek poszedł do sklepu, a my oceniamy lokal. Jest bardzo nowoczesny, jest automat do zamawiania, tak bez kasy. Są toalety, no, są gniazdka, więc... Wystrój. Pani kasjerka nas ostrzegła, że jest bardzo ostry sos tutaj. Gwarancja najwyższej jakości mięsa. Zobaczymy. Nagrywaj tu mało. Tara. Jest tara. Ale może być w tej cenie to dobre. Tak, 12 złotych tylko. Może nawet wyjdzie lepiej niż poprzednie, bo to było 300 ileś. Na pewno wyjdzie lepiej niż Ramzes. Uidio. Idziemy teraz do sklepu, do knajpki, która nazywa się Kuźnia. Ale w Google ma wpisane po prostu kebab, zatem idziemy na kebab. Nawet jest tam wpisane bistro kebab. Bistro po rosyjsku szybko, a my nie wspieramy Rosji, więc mam nadzieję, że będziemy czekać długo.
Zwłaszcza, że jestem już najedzona. A to dopiero jedna rzecz, dobra. Już jest nagrywany film. Ty możesz mieć teraz ten, żeby stawiasz odcinek. Widziałeś tą końcówkę z tą jasnotą, nie? Tak. Że ja powiedziałem tobie, no ten, i potem, nie no, to, tak wymyślił ty. A wiesz, że tam potem coś mi powiedział, ale Franek, to ty nie wiedziałeś? Mimo tego całego, jakby taką ludzie mają uwagę, że jakby ten poziom aktorstwa ich jakby oszukał. No i coś świętego trzeba skalować, tak? A nie to, to mi się chce. Masz krzywe okulary. Popatrzcie jakie. O szpiełko jest niżej. Oczywiście. Cześć, masz krzywą twarz, że tego nie widzisz. Krzywy jest tak zwany. To wszystko przez to, że mi w kiekszu zabierali wszyscy i popsuli najwyraźniej. Nie hejtuj, bo wiesz, jeszcze będą to oglądać i ci dać dislike. Ale ja nie ma dislike'ów na YouTubie. No nie no, ja w sumie mam. Bardzo pod ręką to miasto. Nowa cegła. Prawdziwa cegła, są inne, w których jest fejkowa cegła. Patelnie, jakby ktoś chciał sobie smażyć. Jest jedzie kuźni. Tam, tu, o. Pozdrawiamy inne cegła. Ile co z kuźni tak. Nie wiesz co? Dumny, ty jesteś z siebie. Nie mogę. Za trzech razy już no, Kuba przed chwilą zwalił krzesło dwa razy. Nie nagraliśmy ani jednego z tych razów. Kuba! Kuba, nie bij się ze mną, bo to się źle zawsze kończy. Ty masz nóż, przypomnijmy. Nie ma. Tylko złap go tym, złapię tym razem. Mnie? Nie, ty to się nie wal. Wiem, że krzesła to był efekt komediowy, że... Zabawny, nie? Tak. Więc to mi teraz takie śmiechy z sitcomu. Nie, Kuba. Jeszcze raz. Nie, koniec. Poziomo nagrywać. Ciu, dam 3 za słówkę. Czyli 6. Lubimy dni. Już. Słuchajcie, już powoli robimy się najedzeni. Trzeba będzie nas zmylić, bo... Trzeba będzie zadzwonić po posiłki. No widać waga, widać wagi na wadze. Mamy cykl kepsa tak zwane. No taki średni. 384. Jaki jest talerz po niemiecku? Na Kubie? Równo 24. To chyba nie jest talerz po niemiecku. No i nie powiedziałeś co robisz. No mówię, że nagrywam odcinek, bo to była jakby jedyna kwestia, która tak. jakkolwiek obchodziła. Ale tak, to było zanim. Zanim zacząłem nagrywać. Miałeś powiedzieć, że
jeszcze raz. I prawie ci tak ogarnął parę razy. Nie, a jak zwykle nie ogarnąłeś. No kurna, myślałam, że nagrał już wtedy. Dobra, przykładaj telefon do ucha i zrobimy... Dobra. Taki... No, to nie mówię ci, że nie mogę, no bo nagrywamy odcinek teraz. Ważna robota, wysoko budżetowa. Mówiłem ci wczoraj przecież o tym. Nie mogę tych twoich płyt nieść. A... Dobra. Tu jest nasz następny kebab. Nie wiadomo, czy kebab, czy pita, czy jakiś gyros, bo gra Greek Street Food, ale bardziej Greek Street, bo food tu nie widać. A za to mam minię, to będzie można umyć rowery albo od siebie. No, zawód, ale przynajmniej więcej miejsca w żołądku, na szczęście. No, ja się cieszę, że jeden kebab nie jest. Ja też. Też to będzie, to 16 za to zostanie w portfelu. Nie jesteśmy głupi, czy to nie jest gdzieś jakoś za rogiem. Pizza corner, no to... Nie, ustalmy, że nie ma, nie ma. Humorystycznie podejdźmy do tego. Dobrze, zatem wracamy teraz z Doner Kebab Bar w Środzie Wielkopolskiej na ulicy Nekielskiej i okazało się, że kebab to tylko tak w nazwie jest, bo nie ma końca tego kebaba. No i tak na się liczba skurczyła, stan chyba 11. Lokal z muzyka to jest plus jeden. Ja nie mam tego noża, proszę tutaj tak zablurować. Ej, bo rzeczywiście ci może YouTube flagnąć za niebezpieczne zachowania, trzymanie noża. No tak, dobrze. Nie wiem, żeby ci nie flagnęło też za muzykę copyrightową. Zrobiłeś czwartą gęstość. 232 grama. Na pewno jest. No, nie szedł tam. No, a sami, że to było, nie? Więcej? Dobrze. To przejdziemy do konsumpcji. Ale będziesz musiał jakąś muzykę wstawić. Stawię czwartą gęstość. O Boże, z tego pokroić nie da. Taki sam chyba, taki sam, wydaje mi się, że taka sama papiwa jak sami. Może ona jest po prostu autentyczna. Chyba z tego samego tego. Dobra, powiedzmy. Macie do rąk? Ja na talerzyku. Wezmę na talerzyku. Kurde, gdzieś na trzymaj. Możemy się zmienić. O, dziękuję. Pozostałe, że to są jakieś... Ale dla mnie to jest plus, bo ja nie lubię kapusty takiej czerwonej. Zobaczymy. O, indyjska restauracja. Mamy pełen cełnik. Dobrze, małe. Ten lokal nie zrobił na mnie zbyt pozytywnego wrażenia, ale raczej ja zrobiłam pozytywne na panu, który tam przyjmuje zamówienia, ponieważ Kuba podszedł do kolejki zamówić kebaba, jak zwykle to robił, a ja tu stałam z Frankiem i wybierali się miejsce. Franek będzie się zagapił, a no mnie ewidentnie zagapił się tutaj taki pan z takim wzrokiem. Może myślał, że się zna. Ja to nie znam. Ja bym się tak przez ponad pół minuty, aż powiedziałam Frankowi, Farno, chodź tu usiądźmy. Usiedliśmy, to model się zrobił. Zaczynasz połamać na 10 sekund. No to było dłużej. To on musiał być jeszcze raz się patrzył. Jeszcze tak dłużej, dłużej niż 15, na pewno. Tak myślę, że trochę ponad pół minuty, także... Jest daleko, więc oczywiście na plus w tym lokalu. Podobno brudna, ale nie sprawdzaliśmy czystości innych toalet, także nie mogę tutaj odjąć punkta wciąć tam głowy za ten fakt. A, ogólnie jest straszny hałas i ja oceniam 3/10. Ja też 3/10, ale dodałam przed Zuzanną, żeby niektórzy widzowie nie sugerowali się tym, że daje tak samo jak Zuzanna. Nie mówię do ciebie, Wojtek, totalnie. Franciszek, powiedz coś po meksykańsku. Co? Powiedz coś po meksykańsku. Texas. Ale to kiedy mogę... 394. Kiedy aż przestaniemy. Otworzyłam
spróbowałam tutaj tego kebaba i jest bardzo biedna surówka. Dosłownie mamy tylko białą kapustę i troszeczkę marchewki i w porównaniu na przykład do Ramzesa to jest straszna bieda, bo tam były świeże pomidory, ogórki, a tam po prostu w ogóle jest strasznie dużo sosu. Nie czuć smaku kebaba, czuć tylko sam sos, według mnie przynajmniej. Niestety sos przegryzł wszystko, ale za to na plus jest dużo mięsa, mimo wszystko, ale mięso też najlepszej jakości nie jest. Ma taki śmieszny posmak. No. No to, Franek, zrób tak, że ruszasz ustami, ja mówię. No to historia jest taka, że było 7 kebabów na 11, a jednak okazało się, że jest pozycja kebab w pizzerii. Teraz. Mam nadzieję, że ten ostatni kebab, bo jesteśmy totalnie najedzeni. Tak. Jesteśmy już najedzeni. Tak. Ogólny ranking kebabów. No, nagrywa się już. Nie dostaliśmy pieniędzy, więc nie dowiecie się, co jest. Tak więc naszej podróży nadszedł już koniec. Końca podróży naszej już czas. Właśnie przyjeżdża pociąg na peron. Pierwszy przy peronie. I nie mam dalej rymu, bo myślałem, że się zrymuje, ale no... To się miało rymować? Właśnie nie przyjeżdża pociąg na peron, ale to jest taki mały szczególnik, ale... Przyjeżdża na tor. Kuba to i tak wiecie, on widzi różne rzeczy, jakieś takie... On widzi których połączenia, nie których widzą. Nie dostrzegają zwykli tak. Ludzie. Że ja? To już było dla efektu komediowego. Dziękuję. A dzisiaj możemy... On, gdzie zwykły człowiek widzi moski, telewizję. Nieprzekraczalną barierę. On nigdzie nie widzi krzesła. To ono tam jest. I się przewala. Jakim ciężarem. Jakim ciężarem? To było dlatego, że... Ciężar, but, ale w drugą but stronę. Zahaczył, but to zahaczył o... Zwrot zamieniony. O belkę w krześle, tak? I, ale za to musimy pogratulować Zuzanie, która cały dzień miała odpowiedzialność nad nożem i nie podźgała absolutnie tak, nikogo. Tak, nie zadźgałam nikogo, co jest naprawdę dla mnie wybitnym osiągnięciem, bo już nieraz komuś sprawiłam jakąś ranę, albo skręciłam kostkę, albo podbiłam oko. Super. A teraz nikomu nic się nie stało. Jeszcze. Jeszcze, właśnie, bo może zawsze nasz kogoś wepchnąć pod pociąg. No bo na pociąg, sieć trakcyjna też zabije. Nie mam na razie takiego zamiaru, ale jak Kuba będzie nadal zachowywać się tak jak przez ostatnie 10 minut, to może się zastanowię. Nad niewrzuceniem go. Oczywiście. Słuchaj, to co powiedziała można interpretować w obie strony. Generalnie uwielbiam taki język, to jest... tak. Chciałbyś podtrzymać? Albo ty masz podtrzymać teraz. O, teraz wy. A to podrzucę i co to złapiesz? Jak chmycasz nim na Bonin, Polna, Fredry, Żeromskiego, Rondo, Śródka, Gwarna, Szwedzka, Zamek oraz Kraszewskiego, Parkinsona, Krauthofera, Stadion Miejski, Kosińskiego, Serafitek, Ostroroga, Wierzyńcy, Towarowa, Aleje Solidarności, Kurpińskiego i Wojskowa, Budziszyńska, Kolejowa, Drzewieckiego, Pamiątkowa, Baraniaka i Kurnicka, Ratajczaka, Miłostowo, Mogileńska i Łomżyńska, Wspólna, Dębiec, Cyfranowo, ACP, Wagrowska, Bystra, Starołańka, Różana, Rondo, Rzegrze, Rzegrze 1, Rzegrze 3 i Rzegrze 2, Rynek Bilecki, Rynek Ozarski, Rynek Giżycki, Arena, Plac Wielkopolski, Plac Wolności, Bałtyk, Wielkopolska, most nawalny, most dworcowy, Małgorzata, Piątkowska, może Gorocha, Szydłowa, Narta, Węgorka i Grochowska!